Karolinka mieszkała opodal lasu. Urodziła się na wsi. Była to mała miejscowość Wałruda koło Tarnowa. Karolinka przyszła na świat w samym środku lata, 2 sierpnia 1898 roku. Jej rodzice mieli 11 dzieci i wszystkie bardzo kochali. Dla Karoliny od najmłodszych lat niezwykle ważna była niedzielna msza święta, dlatego niezależnie od pory roku, co tydzień chodziła do odległego o ponad 7 kilometrów kościoła. Bardzo się ucieszyła, gdy ksiądz proboszcz rozpoczął budowę świątyni w pobliskiej wiosce Zabawa, do której miała tylko 3 kilometry. Mając zaledwie 12 lat, chętnie pomagała przy budowie kościoła, także niektórzy ludzie nazywali ją prawą ręką proboszcza. Wielką rolę w życiu Karoliny odegrał jej wujek Franciszek Bożencki, który prowadził we wsi świetlicę i bibliotekę. Bardzo lubił Karolinę i wybierał dla niej najciekawsze książki. Karolina, zdolna i pilna uczennica, nie tylko chętnie je czytała, ale potrafiła poznane historie wspaniale opowiadać. Ulubionym miejscem spotkań z koleżankami była grusza za domem Karoliny, gdzie dzieci się bawiły, śpiewały religijne i patriotyczne piosenki, a nawet przygotowywały krótkie przedstawienia. Może dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale Karolina od najmłodszych lat ciężko pracowała na gospodarstwie rodziców i sąsiadów. Takie wtedy były zwyczaje. Nigdy jednak nie narzekała, a wszyscy znali ją jako uśmiechniętą, pogodną i pobożną dziewczynę. Gdy Karolina miała zaledwie 16 lat, wybuchła pierwsza wojna światowa. Nawet w takiej małej wiosce jak Wałruda pojawili się rosyjscy żołnierze, którzy plądrowali gospodarstwa i zabijali niewinnych ludzi. I tak właśnie stało się z Karoliną. 18 listopada 1914 roku została uprowadzona z domu i w pobliskim lesie zamordowana przez rosyjskiego żołnierza. Gdy po blisko 2 tygodniach w lesie znaleziono jej ciało i pochowano ją, już w czasie pogrzebu wielu ludzi uważało ją za świętą męczennicę. Beatyfikacji Karoliny Kuskówny dokonał Jan Paweł II w Tarnowie w 1987 roku. Od tego czasu do grobu błogosławionej Karoliny w Zabawie przybywa coraz więcej pielgrzymów. Szczególnie modlą się tu ludzie, którzy stracili bliskich w wypadkach drogowych. Błogosławiona Karolina jest patronką Ruchu Czystych Serc i obok świętego Stanisława Kostki staje się patronką młodzieży, szczególnie młodych dziewcząt.